temat naszej debaty dzisiejszej, która, podkreślam, jest kolejną debatą na Rybomanii, bo mamy taki zwyczaj, że spotykamy się co roku i co roku dyskutujemy na różne tematy. Tym razem mamy na tapecie trolling w wodach śródlądowych. Szanowni Państwo, a właściwie drogie koleżanki, drodzy koledzy wędkarze. Czyż jest piękniejszy widok jak woda, las, żaglówki, motorówki? Nie. I tenże właśnie widok powstał tu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To tu dzisiaj rozpoczynamy swoje święto. Święto pasjonatów, święto ludzi, którzy są związani z naturą. 3 lata temu przyszedł do mnie taki młody człowiek, przedstawił się Piotr Kamiński. Panie dyrektorze, bardzo proszę na sekundę. I zaczął mnie przekonywać, że warto objąć patronatem te targi. Ale proszę tutaj. Mówił tak przecudnie, że uwierzyłem mu. I dziś mogę powiedzieć, że zrobiłem bardzo dobrze. Drogi Piotrze, dziękuję Ci, że przekonałeś mnie, żeby te targi, targi Rybomania, były naprawdę świętem wędkarzy, świętem producentów. Bardzo się cieszę, że do tych targów Rybomania dołączyły pozostałe pasje. Pan prezes Kaczmarek zadał pytanie, co będzie wymyślone w następnym roku. Szanowny panie prezesie Międzynarodowych Targów Poznańskich, mając takich ludzi jak dyrektor Kamiński, wiem, że nie zabraknie pomysłów. Drogie koleżanki, drodzy koledzy, życzę wam, aby ten pobyt spędzony tu na tych targach był pobytem pełnej atrakcji i żebyście znaleźli wszystko to, co chcecie znaleźć, to, co potrzebne jest do uprawiania waszej pasji. Życzę wam fantastycznego pobytu na tych targach i do spotkania w roku przyszłym. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Niniejszym ogłaszam otwarcie oficjalne tych targów Rybomania. Spotykamy się dzisiaj na trzecim rzutowym pucharze Europy. Z naszej inicjatywyśmy rozpoczęli podczas targów Rybomanii tą edycję halowego pucharu. Edycja się przyjęła, frekwencja dopisuje zawodników
ponad 70 z kilku krajów Europy. Oczywiście najsilniejsze ekipy, Niemcy, Czesi i Polacy, reprezentowani bardzo licznie. Oczywiście jest to sport wędkarski, który łowi ryby na sucho, bardzo wymierny, bardzo mało znany wśród społeczeństwa. Myślę, że przy okazji tej rybomanii rozpropagujemy go wśród nie tylko wędkarzy, ale licznej społeczności i nie tylko poznańskie, ponieważ na te targi, chyba największe w Europie w tej chwili, przyjeżdża masę zwiedzających. W ubiegłym roku było ich około 30 tysięcy. W tym roku spodziewamy się, że ponad 35 tysięcy odwiedzi targi rybomanie. Myślę, że część z nich zajrzy tutaj na Puchar Europy, żeby zobaczyć, na czym polega ta wspaniała dyscyplina. W tej chwili chcielibyśmy się zorientować, jakie jest zdanie pana Klameta na temat Pucharu Europy w Poznaniu i co sądzi on o organizacji tej imprezy. Zu Beginn der Casting-Saison 2016 ein hervorragend organisiertes Turnier. Alle Sportler freuen sich in jedem Jahr hier dabei sein zu können. Teraz chcielibyśmy się dowiedzieć, czy pan Klamet bywał wcześniej na naszych zawodach i jaka jest ocena tych poprzednich imprez. Ich bin jetzt das zweite Mal hier bei Freunden zu Gast und ich muss sagen, das Turnier entwickelt sich immer besser. Wir haben diesmal ein Weltklassefeld. Ich habe noch nie so viele Weltmeister am Start gesehen. Może zapytam pana Klameta, jaka jest jego ocena organizatorów tej imprezy, bo wiemy, że Poznań i Okręg Poznański od wielu lat organizuje wiele imprez, nie tylko Puchar Europy, ale jest też organizatorem Mistrzostw Świata Juniorów i Seniorów i za rok prawdopodobnie będą organizowane tutaj w Poznaniu Mistrzostwa Świata Weteranów. Ja, wir freuen uns ja, dass wir gerade mit unseren polnischen Freunden einen der größten Organisatoren der Welt hier jetzt haben. Es sind Weltklasse auch in der Organisation unsere Freunde hier in Polen und das Exekutivboard des Weltverbandes hat für das Jahr 2017 geplant eine Weltmeisterschaft und eine Veteranen-Weltmeisterschaft zusammen hier in Polen auszutragen. Obecnie organizujemy Puchar Europy Halowy. Jest to impreza międzynarodowa, startuje tutaj czołówka światowa, Czesi, Niemcy, Polacy. Jako okręg organizujemy wiele imprez. W przyszłym roku mamy organizować Mistrzostwa Świata w Szamotułach seniorów, jak i weteranów, czyli mężczyzn i kobiety powyżej 50 lat. Są też przymiarki, żebyśmy w tym roku organizowali również Puchar Świata, który jest rozgrywany i będzie zakończenie Pucharu Świata edycji tego roku, który się składa z 5 zawodów. Polacy od wielu lat to czołówka światowa. Jesteśmy aktualnymi wicemistrzami świata seniorów, mistrzami świata juniorów, także wiele medali w ostatnich latach przywozimy, także jesteśmy w czołówce razem z Czechami, Niemcami i Polacy. To światowa szpica tych trzech nacji. No liczymy, że wygramy, a jak nie, to przynajmniej zdobędziemy czołowe miejsca. Wiadomości wędkarskie, jak wiecie, są na tych targach od początku ich istnienia.
Bardzo się cieszymy, że ta inicjatywa ma coraz więcej zwolenników, coraz więcej firm się wystawia, coraz większym powodzeniem u klientów się cieszy. Naprawdę w tym roku to, co się zdarzyło na targach, to przerosło najśmielsze nasze oczekiwania. Ludzi był tłum. Co tutaj dużo mówić, rozrobiły się to chyba największe targi wędkarskie w Europie. Naprawdę fajnie, że akurat Poznań gości te targi i jak mówię po raz kolejny, cieszę się, że akurat Wiadomości Wędkarskie są patronem medialnym tego przedsięwzięcia. Józek, ty też pewnie parę słów powiesz, bo jesteś na tych targach również ze mną od samego początku. Tak, mogę powiedzieć tylko tyle i aż tyle, że to jest najważniejsze miejsce wędkarskie w tej chwili w Polsce, jak podkreślił Marek, także w Europie. To, co jest najistotniejsze w tym wszystkim, to jest to, że mamy kontakt z naszym czytelnikiem, mamy kontakt z wędkarzem. To jest najważniejsze. Tu za nami, jak widzicie, są zdjęcia naszych ekspertów. Ci eksperci są dla Was. Teraz i w przyszłości. Mamy akcję, którą przygotowaliśmy też specjalnie dla Was. Dla tych, którzy dzisiaj czytają Wiadomości Wędkarskie, dla tych, którzy szukają materiałów filmowych na naszym kanale na YouTube, materiałów ciekawych, ten kto nie oglądał, zapraszamy, bo wędkarska korba jest w tej chwili mega świetnym przedsięwzięciem. To, co jest istotne, to jest to, że u nas macie z pierwszej ręki informacje na temat metod, na temat wydarzeń, na temat ryb, ich życia, sposobów wędkowania, połowu. Przyjdźcie do nas. Jeżeli zdążycie, to teraz, a jeżeli nie, to w przyszłości na kolejne targi, tu i w innych miastach w Polsce, ponieważ rybomania rozrosła się, stała się mega przedsięwzięciem. Mamy wydarzenia w Lublinie, tu w Poznaniu, jesteście z nami i za chwilę jedziemy do Sosnowca. Czyli z nami, czytaj Wiadomości Wędkarskie, oglądaj kanał na YouTube i łów ryby, ciesz się życiem, ciesz się wędkarstwem. Do zobaczenia. Na tych targach wędkarskich jest bardzo fajnie. Można się dużo dowiedzieć i są różne plakaty i naklejki. Można dużo tutaj się dowiedzieć, zobaczyć jakie są gumy, haczyki. W ogóle tutaj tak fajnie jest. Można dużo zobaczyć i się dowiedzieć o wędkarstwie spławikowym i nie tylko. Tak, kołowie, spławik i grunt, ale to najlepiej na grunt, bo większe ryby idą. Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy na stoisku Wędkarze Dzieciom. Stoisko zostało zorganizowane dzięki Rybomanii, dzięki Danielowi Kruszynie, przewodniczącemu portalu Carp Passion. Stoisko ma na celu promowanie wędkarstwa dla młodzieży, dla dzieci. Wszystkie inicjatywy, które są z tym związane, czyli szkółki wędkarskie, zawody z okazji Dnia Dziecka, właśnie nasze koło, PZW Koło Wągrowiec, czymś takim się zajmuje. Widać to wszystko ładnie na roll-upie, na plakatach. Dzięki temu stoisku staramy się szukać sponsorów, którzy wesprą nasze działanie, czyli wspomogą w organizacji szkółki wędkarskiej, wspomogą nasze działania w organizacji zawodu z okazji Dnia Dziecka. No i ku temu ta cała inicjatywa została zorganizowana. Zapraszamy na nasze stoisko, zapraszamy do współpracy, do pomocy nam, jak i tutaj kolegom obok. Szanowni Państwo, Międzynarodowe Targi Poznańskie, a przy tej okazji turniej halowy w wędkarstwie rzutowym. Trzeci z kolei. Proszę zobaczyć, że jest to dyscyplina wędkarska, która praktycznie rzecz biorąc może być rozgrywana wszędzie. Bez względu na pogodę, bez względu na porę roku. Ta dyscyplina uczy młodych ludzi podstaw praktycznie wędkarstwa. Daje duże rozeznanie, jeżeli chodzi o kwestie wędkarstwa. Jest bardzo przydatna zarówno w dyscyplinie spławikowej, jak przede wszystkim w spinningu. Cieszy mnie, że właśnie w wędkarstwie rzutowym olbrzymia ilość zawodników to są młodzi ludzie, młodzi wędkarze, czyli ci, którzy będą później stanowić podstawę Polskiego Związku Wędkarskiego. Wędkarstwo rzutowe uprawiam od 5 lat. Trenuję je w szkółce numer 9 w Błoniu w Okręgu Mazowieckim. Jestem tutaj czwarty raz, naprawdę mi się bardzo podoba.
Jak twoje zdanie? Też bardzo mi się podobają te zawody, ponieważ są bardzo unikatowe, ze względu na to, że niektórych konkurencji zazwyczaj nie rzuca się na hali, no ze względu, że warunki na to nie pozwalają. Atmosfera jest tutaj bardzo wspaniała, można spotkać się z ludźmi, ze wspaniałymi ludźmi, których widuje się tylko kilka razy w roku, więc na plus zdecydowanie. Niekiedy można podejrzeć najlepszych, którzy tutaj rzucają, bo tutaj przeważnie sama śmietanka rzutowa przyjeżdża, którą możemy zawsze podglądać oraz jakoś stajniać ich sekrety. Tak. Przyjechałyśmy, bo to są pierwsze takie zawody w roku, gdzie możemy rzucić cały pięciobój, w tym konkurencje odległościowe. No i tak jest, to jest takie zapoczątkowanie sezonu. Tak, i taki wstęp do całego sezonu, który odbywa się później na wolnym powietrzu, na który najbardziej czekamy. Tak, takie pierwsze spotkanie ze wszystkimi zawodnikami po całej przerwie zimowej. Ja jestem tutaj głównie dlatego, że chciałam się sprawdzić, ponieważ to jest pierwszy rok, kiedy startuję w nowej kategorii, w kategorii kobiet. I to jest dla mnie taki bardzo stresujący moment, ponieważ oczywiście konkurencja idzie w górę. Teraz trzeba robić trochę lepsze wyniki i właśnie chciałam się przekonać, czy będzie mi, jak to jest i czy będzie mi lepiej szło, czy to mnie jakoś... Teraz startujemy razem w tej samej kategorii. Właśnie. I czy to mnie jakoś właśnie zmobilizuje, żeby więcej trenować i właśnie, żeby osiągać coraz lepsze wyniki. Jak Pana zdaniem wygląda w tej chwili turniej i jak Pan ocenia dzisiejszy turniej? Ja, es ist eine sehr gute Einrichtung, ein wunderbarer Pokal bis jetzt auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es noch bis am Ende durchhält. Ja, ja, würde mich freuen und das ist wirklich eine schöne Veranstaltung. Co myśli o tych poprzednich imprezach, jak to wyglądało, jakie osiągnęli wizyty? Ja, das ist natürlich ein bisschen Eigenart in der Halle, ist klar, ist selbstverständlich. Aber wir sind eigentlich sehr zufrieden gewesen mit unseren Ergebnissen hier und werden uns bemühen, heute hier auch gute Leistung zu bringen. Samozřejmě, přijel jsem na zdejší závody halové, v podstatě to jsou nejkvalitnější závody halové, které vůbec se mimo sezónu závodní naší. A jsme velmi rádi, protože jsem přivez národní tým České republiky, respektive část toho týmu, mistry světa, já jsem státním trenérem České republiky a tento závod se nám velmi líbí. Je na vysoké úrovni tento závod a opravdu prostě je vidět vysoká kvalita. Na koncové ceremonii už dekorací, všechno fajně se skončilo. Organizacyjnie podołaliśmy temu zadaniu, a przede wszystkim chcę Wam podziękować, kochani zawodnicy, że dotrwaliście do końca w niezłej formie. Nikt nie ucierpiał. Myślę, że to jest zasługa Waszej dyscypliny i tak powinno być. Widzenia Włoskowica to trochę jest za dużo ludzi, bo żeby się dopchać do jakichś stoisk, to musi wyczekać takie momenty, o, na przykład jak teraz, bo tak jest dużo ludzi i mi jest ciężko się dopchać, ale w sumie jest ok, wybór bardzo dobry, można na każdą kieszeń można coś znaleźć, wędkę czy tyczkę, także ja jestem zadowolony, przyjeżdżam co roku i widzę, jak te targi się rozrastają. Bardzo dobrze tak jest. I jeżeli chodzi o mnie, to nie mam żadnych przeciwwskazań, znaczy przeciw
nic nie mogę zarzucić. Ja to jestem praktycznie za takimi tyczkami przyjeżdżam, bo te inne wędki mnie tak nie bardzo rajcują, ja na wózku to nie mogę się tak poruszać po tych brzegach, tylko w jednym miejscu i to za tyczka mnie bardziej interesuje jak takie normalne wędki. Także wybór jest na każdą kieszeń, także ja jestem zadowolony, nie wiem jak inni, ale dla mnie jest ok. Tak, wędkarzy bez baryl jest profilem społecznym. W planach jest założenie fundacji wspierającej aktywizację osób niepełnosprawnych, głównie wędkarzy niepełnosprawnych. Oczywiście będę chciał jak najszybciej zamknąć ten temat, prawdopodobnie w roku 2016, a więc teraz. Działamy na zasadzie profilu społecznego. Mówię działamy i to nie przypadkowo, ponieważ oczywiście pomysłodawcą mogę być ja, natomiast to tworzą osoby niepełnosprawne, jak również zdrowi wędkarze. Wspiera mnie już kilka firm, przewodnik branży wędkarskiej i mam nadzieję, że niedługo zaowocuje to produkcją koszulek Wędkarzy bez barier, z których to sprzedaż będzie zasilała organizację zawodów dla wędkarzy niepełnosprawnych. Od tego głównie chcemy zacząć, a więc organizowanie zawodów wędkarzy niepełnosprawnych. Następne etapy będą zainteresowanie się i opieka kadrą reprezentacji polskiej, łącznie z mistrzostwami świata, żeby ci ludzie mogli na te mistrzostwa się dostać i pojechać. Chcemy skierować się w kierunku dzieci niepełnosprawnych, bo nie wiemy, czy one w przyszłości nie będą chciały lub nie zostaną wędkarzami. Natomiast jeśli chodzi o wędkarzy bez barier, na obecną chwilę zapraszam na facebookowy profil społecznościowy Wędkarzy bez barier. Tam się dowiecie więcej szczegółów odnośnie całej akcji. Działalność szkółek jest szczególnie bliska wiadomości wędkarskiej. Mamy akcję Akademia Batmana, o której każdy, kto czyta wiadomości wędkarskie, wie, że ona od lat już na naszych łamach ma swoje stałe miejsce. Jeżdżę, spotykam się ze szkółkami i powiem tak, takiej pasji, takiego zaangażowania naprawdę nie widzę w działalności społecznej nigdzie indziej. Jak tylko właśnie wędkarstwo, to jest działalność oddolna, to jest działalność, która tak naprawdę wynika z pasji. Polski Związek Wędkarski prowadzi około 250 szkółek. Te szkółki są
z różnych środowisk, są ze środowisk, które są bardziej bogatsze, ale są również z tych środowisk, gdzie są biedniejsze. I chcieliśmy dotrzeć wspólnie z producentami, wspólnie z wystawcami tych targów do tych szkółek biedniejszych, żeby również miały sprzęt. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wystawcom, którzy chcieli wziąć udział i biorą udział w tejże akcji. I pozwolę sobie tutaj na ręce pana dyrektora dla wszystkich wystawców złożyć serdeczne podziękowania. Panie dyrektorze, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę przyjąć taki certyfikat za wspieranie akcji PZW i Rybomania Dzieciom i Młodzieży. Mam nadzieję, że do końca istnienia targów Rybomanii będzie pan dyrektor z nami. Jeden dzień dłużej. Słyszeliście państwo, jeden dzień dłużej. Każda idea musi przybrać realny kształt. Więc od tego hasła pomoc dzieciom do tej realizacji jest taka droga, że trzeba to wszystko wykonać, z tymi firmami porozmawiać, zorganizować szkółki, to spotkanie poprowadzić. W to się angażuje i angażować się będę do końca świata jeden dzień dłużej, żeby przywołać słynne już teraz hasło. Więc zacznijmy. Szkółka wędkarska w Tylmanowej. Proszę bardzo, voucher jeden, tu proszę bardzo, voucher drugi. Kazus Łasin, szkółka wędkarska. Szkółka wędkarska, wędkarskie rancho. Szkółka wędkarska, Akademia Młodego Wędkarza. To nie mnie, to ten film, ale mówię, to... Kochani, na tej liście jest jeszcze jedna szkółka, szkółka wędkarska przy kole PZW Odlewnik Śrem. Tu przedstawiciel. Młodych wędkarzy, uczestników szkółek, tutaj do góry. Stańcie przed nami, bardzo proszę. Tam przekazam. Na 3, 4. Dziękuję! Kochani, jak to mówią, 2 minuty dla prasy, zdjęcia. Proszę bardzo, Switfocie, kto tam co ma, niech fotografuje.